córka znika z zajęcia, potem znowu się pojawia. I takim złotym środkiem, w którym ani nie byłyby pokrzywdzone dzieci, które chodzą na religię, ani nie pokrzywdzone by były dzieci, które na tą religię nie chodzą, byłoby, żeby ta religia była na końcu i na początku zajęć. Niestety tutaj w szkole podstawowej numer 1 brak jest totalnie woli jakiejś współpracy. Ja jestem z tobą, dokładnie. Jest brak totalnie woli współpracy. Myśmy na początku z żoną pisali prośbę do pana dyrektora o zmianę tego planu. No i nie otrzymaliśmy jako takiej merytorycznej odpowiedzi, że nie da się tego zrobić, albo że spróbuję coś wymyślić. Tylko dostaliśmy odpowiedź, że nie ma takiego obowiązku i że nie musi zmieniać tego planu. To jest jego decyzja. Ja w ogóle tą skargę, bo przepraszam, ja pierwszy raz w ogóle angażuję się w kwestie społeczne, wysłałem chyba do Państwa wszystkich na maila. Nie wiedziałem do końca, jak to przesyłać i w jaki sposób, jaka komisja tak naprawdę powinna się tym zająć. Ostatecznie zajęła się tym komisja skarg. Natomiast no, też z komisji skarg dowiedziałem się, że nie ma możliwości formalnej, żeby pana dyrektora szukałem najdelikatniejszego słowa. Tak, no też mi trochę to słowo nie pasowało. Natomiast może państwo też moglibyście jakoś porozmawiać w ogóle z dyrektorami, że to jest rozwiązanie, które ma służyć wszystkim uczniom, i tym chodzącym na religię, i tym nie chodzącym na religię. Żeby wszyscy tak żyli bardziej w jakiejś współpracy. Ale i tak jest rzeczywiście. Ja pozwolę sobie najpierw zabrać głos. 9 lat jestem przewodniczącą Komisji Oświaty i proszę mi wierzyć, w każdym roku przed konstruowaniem planu jest prośba do dyrektorów, aby w miarę możliwości zajęcia religii planowali na pierwszych bądź ostatnich zajęciach. Po otrzymaniu skargi, tak jak pan podkreślił, wszyscy do wszystkich pan wysłał, wszyscy otrzymali, czytałam, ja rozmawiałam z panem dyrektorem Zczyńskim, podobnie jak z panem dyrektorem Moniką. I tutaj było zapewnienie, że w miarę możliwości rzeczywiście podkreślali dyrektorzy wszystkich placówek, w miarę możliwości starają się układać plan w taki sposób, aby te zajęcia z religii były na pierwszej godzinie bądź ostatniej. Jednak nie zawsze jest taka możliwość. Taką odpowiedź uzyskałam i w każdym roku, drodzy Państwo, ten problem powraca. To nie jest jakaś zła wola dyrektorów. Ja też nie chciałabym być przez Państwa odbierana jako obrońca kadry dyrektorskiej, dlatego że nie jestem i nie występuję tu jako ich obrońca, ale rzeczywiście w każdym roku zwracam się z prośbą. I w każdym roku otrzymuję zapewnienie przed rozpoczęciem roku, że starają się, próbują w taki sposób skonstruować plan. Nie zawsze jest to możliwe. Nie uzyskałam takiej odpowiedzi, że nie ma przepisów, czy nie ma jakiegoś formalnego nakazu. Rzeczywiście takiego nie ma i tutaj zaraz oddam głos koledze przewodniczącemu skargi wniosków. Nie ma przepisów, które by narzucały dyrektorom placówek. Niemniej jednak zawsze mam takie zapewnienie, że starają się w miarę możliwości. Przypuszczam, że część klas jest ta religia w części klas na jako pierwsza bądź jako ostatnia, a nie u wszystkich dzieci jest to możliwe. I tutaj sami pedagodzy też pewnie mogą się wypowiedzieć, że często nie ma po prostu takich możliwości, że tutaj nie ma swojej woli, bo że z P6 nie mam planu przed sobą i musiałam się tu posiłkować tym, co pani dyrektor już powiedziała. Ale po tej skardze, którą przeczytałam, pana sama podeszłam i pytałam, jak jest u nas. Nawet nie zerknęłam na plan, tylko po prostu podeszłam, więc znacznej części udało się na pierwszych czy na ostatnich, ale są klasy, które nie można. Musielibyśmy dotrudnić katechetów na jakieś pojedyncze godziny. To jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w przyszłym roku proszę mi wasze odpowiedzi, czy chodzi o obowiązkowa etyka, bo czy religia nie podchodzi
Dobrze, to były takie zapowiedzi. To pewnie nie wejdzie. Natomiast zapowiedzi były, miały być w formie rozporządzenia. Wtedy nie byłoby jakby, że tak powiem, okienka, prawda? Wtedy dzieci niechodzące uczęszczałyby na etykę, a te, które uczęszczają. Ale ja z jednej strony pana rozumiem jako rodzica, to jest takie dość mocne słowa, które pan mówi, dyskryminacja. W której klasie jest pana dziecko? W drugiej. Więc nie wiem, czy to są odczucia państwa, czy te dzieciaczki naprawdę się tak czują. Ja nie znam się. Moja córka dwa tygodnie temu płakała, że musi iść do świetlicy. Tylko tak. Czy ona zna to słowo dyskryminacja, czy to państwo jest w jakiś taki sposób? Pytanie znaczy rozumie. Bo to, że nie zna konkretnie tego słowa, to nie znaczy, że go nie rozumie, że jest traktowana inaczej z powodu tego, że jest osobą niewierzącą. To jest przykre, natomiast w młodszych klasach w ogóle wydawało mi się, że tam dzieci tego nie postrzegają. Natomiast w starszych jest coraz więcej dzieci, które się depisują za zgodą rodziców. I w klasach jest po 5, po 10 osób na religii. I pewnie ta laicyzacja będzie postępowała. Natomiast no, w Unii Europejskiej w 23 krajach bodajże mamy religię, religioznawstwo i uczą się te dzieci o religii, o innych religiach, również o religii chrześcijańskiej, o religiach chrześcijańskich. Natomiast ja tu zawsze od kilku lat już się przewija ten temat i jest mi przykro, że zawsze obciąża się tych dyrektorów tym, bo oni jakby odpowiadają za funkcjonowanie szkoły. Natomiast zawsze można znaleźć, ja broń Boże nie bronię i nie chcę pana tutaj urazić w żaden sposób. Natomiast myślę, że gdyby dyrektor tak mógł ciak, on by to zrobił, dostosował się do każdego państwa. Mi się akurat wydaje, że nie, jeżeli mogę wyjść słowo, bo wszystko, co państwo mówicie, brzmi świetnie, że pan dyrektor wykazał się dobrą wolą, starał się, ale nie mógł. To ja dosłownie, to są trzy zdania, przeczytam odpowiedź pana dyrektora na naszą prośbę. Moja żona napisała pierwszego czy drugiego dnia, kiedy pojawił się plan, prośbę o zmianę tego planu. Czytam odpowiedź pana dyrektora. Dzień dobry. Przepisy nie przewidują obowiązku umieszczenia lekcji religii na początku lub na końcu zajęć w danym dniu. Szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki uczniom, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii. W wypadku uczniów klas 1-3 opieka ta odbywa się w świetlicy szkolnej. Zdecydowana większość rodziców opiekunów prawnych klasy 2A wyraziło wolę uczestnictwa ich dzieci w lekcjach religii, co wiąże się z obowiązkiem ich zaplanowania w tygodniowym rozkładzie zajęć. Proszę mi pokazać tutaj troskę, dobrą wolę i informację o tym, że nie da się tego zrobić. W tych trzech zdaniach. To jest pierwszy kontakt z panem dyrektorem. Potem zaczęła się cała ta nawina wysyłania pism. Ostatecznie po raz pierwszy jestem na komisji skarg i komisji edukacji. Przepraszam, oświadczę. Z panie burmistrzu, oczywiście, czy pan jeszcze pytanie, próbował osobiście rozmawiać, nie za pośrednictwem pismy, tylko spotkać się? To nie brzmiało zachęcająco do tego, żeby pana dyrektora odwiedzać. Raz poszedłem na konsultację, okazało się, że na konsultację trzeba się zapisać, a dodatkowo na stronie była podana inna godzina niż w rzeczywistości, więc tak naprawdę przyszedłem na konsultację, na których pana dyrektora nie było. Natomiast też pan dyrektor, gdyby chciał przedstawić tą kwestię w bardziej, dajmy na to, łagodny sposób, powiedzieć, że porozmawiajmy. No, proszę mi powiedzieć, w którym zdaniu jest ta troska i informacja o tym, że nie dało się tego zrobić. Serio, to nie jest retoryczne pytanie. Proszę mi to pokazać. Panie burmistrzu, bardzo proszę. To znaczy, ja chciałem się do kilku rzeczy. Przede wszystkim potwierdzić to, co powiedziała pani przewodnicząca, że dyrektorzy wiedzą i mają się starać, aby lekcje religii były na początku albo na końcu. Ale rzeczywiście, tak jak nie da się wszystkich godzin wychowania fizycznego zaplanować na sam koniec, tak samo nie da się zaplanować wszystkich religii, lekcji z religii na początku lub na końcu. Ale uwierzcie mi państwo, że żaden dyrektor nie chce mieć problemów z rodzicami, w sensie, w cudzysłowie problemów oczywiście, z rodzicami, bo każdy woli mieć zadowolonych rodziców w szkole i nie mieć żadnych potrzeby odpisania na listy, na jakieś wątpliwości państwa. Widocznie nie da się, no nie wiem, potwierdzić, nie da się wszystkich lekcji religii zaplanować na początku lub na końcu. Ja się zapytać jeszcze, czy w pierwszej klasie też dziecko miało religię? W pierwszej było wszystko w porządku. Czyli religia była na początku, tak, tak, końcu? Tak. A na drugiej nastąpiła ta zmiana. To nie na pewno, na 100% to nie jest działanie po złości. No po prostu może nie dało się, ale ja zachęcam, bo chciałbym też zapytać, to, co pani przewodnicząca zapytała wcześniej, może warto
jest pan po córkę, to jest druga klasa, więc jest pan po córkę codziennie, albo żona, prawda? Dyrektor nie jest tak dostępny, że można przyjść do niego w każdej chwili. Przyjść, poprosić o omówienie konkretne na godzinę, w jakiej sprawie i to nie wydaje mi się, że... No dobrze, ale to po co jest w takim razie dziennik? No bo to nie jest tak, ja nie jestem akurat codziennie po córkę, bo córka sama wraca do domu. Nie, pan dyrektor odpisał na sucho. Regulaminowo. Tak, ale pismo mojej żony nie było urzędnicze. Zwracaliśmy się z uprzejmą prośbą, wyjaśniliśmy, że jesteśmy osobami niewierzącymi. Ja rozumiem, naprawdę rozumiem, że nie jesteście w stanie państwo powiedzieć, tak, dyrektor zrobił źle. No, my nie, no, jest to nierealne. Dlaczego? Bo nie jesteście państwo w stanie formalnie po prostu ingerować w to, w pracę dyrektora. No jest suwerennym dyrektorem. Dokładnie. To, co ja bym prosił, apelował i to tak mówię naprawdę, a nie tak, że państwo mi potwierdzicie i kiwniecie głową, a swoje będzie, że tak powiem, trwało, żeby zwrócić uwagę panu dyrektorowi, tak jak pani mówiła, że wielokrotnie rozmawiała pani z dyrektorem, że ta sprawa doprowadziła do tego, że przyszedłem na posiedzenie dwóch komisji. Sprawa ułożenia planu. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od tej jednej wiadomości. Jak już wspomniałem, tylko powiem, że każdego roku rozmawiamy z dyrektorami o tworzeniu planów i o tym, żeby lekcje religii starali się rzucić na początek albo na koniec lekcji wszystkim dzieciom, bo wiemy, że to jest problem dla tych dzieci, które nie chodzą na religię, no bo to jest, no, żeby siedziały w domu dzieci niż w szkole, czuły się jakoś, tak jak pan mówi, dyskryminowane, bo to też jest niedopuszczalne, żeby w jakikolwiek sposób dziecko czuje się w szkole dyskryminowane. Ja z panem dyrektorem obiecuję, że porozmawiam. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie wiem, czy na drugim semestrze, czy w przyszłym roku szkolnym, no nie będzie tego problemu. Znaczy kolejna pani, ja też jutro zadzwonię do pana dyrektora, niemniej jednak może być też tak i zakładam, że tak będzie, że pan dyrektor zmieni plan, a inni rodzice, nie będzie dostosowany jakby zgodnie z nimi, z potrzebami. I w końcu dobór nie ma, oczywiście ja znowu powtórzyć, naprawdę nie występuję absolutnie jako obrońca. Rozumiem, że dla państwa jest to problem. Nie tylko. Tak, no w mojej ocenie ciężko będzie zadowolić wszystkich, ale oczywiście nie zmienia to faktu, że tutaj deklaruję, tak jak pan burmistrz, rozmowę z panem dyrektorem, czy istnieje taka możliwość. Ja jeszcze, drodzy państwo, poza religią, niestety jest jeszcze jeden problem, z którym też zaczynają się rodzice zwracać z prośbą, żeby lekcje WF-u były na końcu albo na początku, bo część dzieci jest zwolniona przez lekarzy i one też, podobnie jak państwa dzieci, czują się jakby gorzej, bo są w bibliotece w tym czasie. To na razie pojedyncze głosy były, ale już też zaczęłam się spotykać z takim problemem, że bardzo proszą rodzice o to, żeby lekcje wychowania fizycznego były na końcu, dlatego bo. I teraz ja absolutnie powtarzam już po raz ostatni, nie występuję jako obrońca, absolutnie dyrektorów. Zwrócimy się z prośbą i zapytaniem, czy tutaj ten problem, czy ten plan można zmienić. Niemniej jednak ja myślę, że po prostu nie uda nam się zadowolić wszystkich i nie wierzę w tą złą wolę dyrektorów. Naprawdę, oni też są rodzicami, są pedagogami. Tutaj koleżanka pani Maria Bogniak podkreśla i wszyscy moi koledzy, z którymi współpracuję, nie jestem pedagogiem, ale zawsze podkreślają to dobro dziecka, które jest dla nich najważniejsze, jest priorytetem. Niezależnie od wieku dzieci, od poziomu edukacji, kolega uczy również w szkole średniej. Wszystkie tutaj koleżanki od wychowania przedszkolnego poprzez szkołę podstawową, no zawsze słyszę ogromną troskę, więc mam nadzieję, że wszyscy nasi pedagodzy na czele z dyrektorami również kierują się dobrem dziecka, ale tutaj deklaruję oczywiście rozmowę z panem dyrektorem i sprawdzenie, czy uda się klasę drugi raz zmienić. Bardzo proszę. Jeszcze tylko jedną rzecz, taką mogę zrobisko. Drodzy państwo, dopóki nie będzie więcej nauczycieli, dopóki nie przyjdą nowi nauczyciele,
jesteśmy już takimi 50-letnimi co najmniej nauczycielami. Niestety, nie ma umowy. Ja kiedyś miałam co roku 54-letnimi troje praktykantów od kilku lat, nie mam ani jednej pani. Więc drodzy Państwo, jeżeli dzisiaj plan musi być dostosowany, przepraszam, że to powiem, ale naprawdę dla biegających nauczycieli po trzech placówkach, zapewne Leszek wiesz, o czym mówię. I ten plan musi być najpierw ułożony dla tych, którzy muszą być w kilku placówkach, a dopiero na samym końcu jest brany taki, przepraszam, tak, ten wpływ religia i powiedzmy moja zerówka. Bo inaczej to będziecie Państwo nie tylko, że nie będą miały dzieci tej religii, ale nie będą miały fizyki, historii, biologii, fizyki, bo nie będą im nauczycieli biologii. Nie ma i jeżeli będzie tak dalej, ich nie będzie. Do tego zawodu nie przyjdzie nikt za tą najniższą krajową, bo my akurat nauczyciele, tu akurat tej 4-500 na rękę, tak blisko. 4-5 o czym my mówimy? Dlatego tak? Nie czekajmy z tym, co można zmienić na poziom centralny. Tak, minister zmienił to, bo my tu w ogóle nie ma o czym mówić. Trzeba zmienić to, co możemy. Znaczy, że 28 na godzinę to przyszli. Tak jak ta pani, od zajęć korekcyjnych. Możliwe, że za 80 lat. Dyrektor stara się 4 razy prawie powiem. Lekcje religii na pierwszy czas. 28 to jest bardzo dobra stawka. Dla tych klas. Gdzie tych dzieci jest jak na warunki polskie. Dziecko jest tak samo ważne. Czyli moje dziecko ma to szczepa. Nie, po pierwsze to dalej by była dyskryminacja albo po prostu losowanie, które dziecko ma pecha, a które nie. Po drugie, no pecha. Jedno dziecko musi siedzieć w świetlicy, a drugie nie. I tu 16 godzin w semestrze. A poza tym są pewne mechanizmy, które w szkole można wprowadzić, na przykład wnioskować o zmniejszenie ilości godzin religii, jeżeli nie jest się w stanie ułożyć planu. O skierowanie większej ilości literatur. Układać wiele religii na przykład w bloku. Ty muszę mieć na sali. Fizycznie nie ma tylu sali. Można prosić proboszcza o udostępnienie sali. Przecież ta sala jest P1 i kościół są obok. Ale nie wiem, czy byłaby pani zadowolona, gdyby te dzieci właśnie tak z salki biegały do szkoły. Dobrze, to inne konstruktywne rozwiązanie. Na przykład. Tylko trzeba chcieć rozmawiać, a gdyby pan dyrektor. Długie Polaków mocne rozmowy. Zaczynamy. Tak, tutaj już słusznie koleżanka zwróciła uwagę na problem nauczycieli. Że to wszystko, drodzy Państwo, to jest właśnie, to jest problem bardzo złożony, że jest dużo czynników, Pani Katarzyno, które utrudniają. Nie mówimy, że to jest niemożliwe całkiem, ale utrudniają na pewno. Tak, stworzenie takiego planu, żeby wszyscy Państwo byli zadowoleni. To nie chodzi naprawdę, myślę, o złą wolę. Leży udział tak, no tak, dokładnie, jeszcze właśnie, jeszcze mamy problem dużej ilości oddziałów. Pan Ludwisz przekazał informację, że być może powstanie duża szkoła. Ale FSP 9 załatwiono to w tych 2 tygodnie. Część dzieci będzie przeniesione już do tej nowej szkoły. Miejmy nadzieję, że tutaj też ten plan będzie mógł być ułożony. Nie rozwalało to ten życia wszystkiego tym, którzy na to nie mogą. Oddaję głos panu Ryszkowi, bardzo proszę. Jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć, bo Państwo tutaj mówicie o dyskryminacji swoich dzieci i że one muszą, zmuszone są do siedzenia w świetlicy czy bibliotece. Te dzieci, czy to jest naprawdę tym dzieciom aż taka krzywda się dzieje? Przecież w tej świetlicy, w tej bibliotece są zaopiekowane. W bibliotece mogą przebywać z książkami, mogą się nimi po prostu cieszyć się tym, że tam przebywają. Jest ciepło, jest sucho. Ja rozumiem, że są to jakieś tam ileś tam godzin, ale również mogą sobie pracę domową odrobić, mogą się przygotować do następnych zajęć. Znaczy, to jest w ogóle absolutnie złe podejście. To proszę odwrócić tą sytuację i wyobrazić sobie, że 99% dzieci z klasy mojej córki musi czekać na religię przez godzinę i siedzieć w świetlicy. Myślę, że rodzice... I proszę przedstawić tą argumentację 24 rodzicom.
Dalej, proszę sobie wyobrazić, że pani nagle przymusowo raz na pół roku musi spędzić 16 godzin w świetlicy, bo tyle wychodzi. Semestrze. No ja nie wiem, ja po prostu bym aż tak nie patrzyła, bo naprawdę to nie są świetlice, ale... gdzie się wszystko dzieje na dziko, tylko są tam zorganizowana praca. Dzieci... Ale nie, to dobrze, to proszę sobie wyobrazić sytuację, że jest pani na spotkaniu służbowym i nagle słyszy pani informację, że musi pani wyjść na pół godziny, bo sprawa pani nie dotyczy. Proszę wrócić za pół godziny. To bym wyszła i wróciła. Dzieci państwa mają zorganizowane ten ale szkoła nie jest oddecydowania tego. Nie chodzą samopas po szkole. Ale szkoła nie jest oddecydowania tego, kto jak spędza czas. Swój wolny. Ktoś dba o to bezpieczeństwo, żeby były. Panie na świetlicy również organizują gry, zabawy i tak dalej. Więc różne są spojrzenia na tę sprawę. No. Wszystko fajnie, niech wszystkie dzieci mają po tyle samoobiedy. Przepraszam, oddaję głos panu. To tak tylko na pocieszenie, Leszek powiedział, że u nas nauczyciele mają 4-5, a koleżanka miała 7 osób. Albo w Leszku, bardzo proszę. To jeżeli mogę, zacznę od tego, że ja nie jestem fanem lekcji religii w szkole, nie byłem, jestem obywatelem tego kraju, nie rozumiem, dlaczego mam się dorzucać do prowadzenia tych... I opłacania katechetów w szkole, kilkudziesięciu tysięcy. Podatek jest to opłacane misją kościoła, czy katolickiego, czy każdego innego, jest ewangelizacja, tylko w ramach swoich... To jest doktryna religii. Przymusowo narzucona przez edukatora. Obywatele nie powinniśmy się do tego dokładać. Tak. Druga jest. Sprawa jest taka, że muszę przyznać rację, że zorganizowanie planu zajęć dla wszystkich klas, szczególnie że jest to w sposób spora placówka, przy tak powiedzmy sobie niedostatecznej bazie szkół, tak małej ilości sal lekcyjnych. Tych problemów z zatrudnianiem nauczycieli. Muszę potwierdzić, że faktycznie dużo nauczycieli jeździ między szkołami, biega. To jest naprawdę kapło. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że rodzice mają rację, gdyż po swojej stronie, bo czasami można takie rzeczy zrobić. Czasami trzeba podejść może troszkę indywidualnie. Ja tutaj się z panią prezes nie zgodzę, bo trochę wyszła tak, w sprawie tych świetlic, bo powiem państwu, w tych świetlicach jest tyle dzieci, one są tak przeładowane, że ja naprawdę nie chciałbym, żeby moje dziecko musiało w tej świetlicy być, jeżeli nie byłoby takiej potrzeby. Bo my, co prawda, miasto stara się jak może, ale te budynki, one nie są jakby do tego dostosowane, żeby aż taką ilość dzieci przyjmować, żeby te zajęcia były atrakcyjne. Ja też bym wolał, żeby Ukraińcy doszli. W trakcie tej zajęć świetlicy, żeby dzieci 700 tysięcy dzieci. Warunki, panie Alfa, teraz ja mówię. Żeby te dzieci miały możliwe warunki do tego, żeby odrobić te lekcje, żeby mieć wsparcie po pomocy. W tym konkretnym dla nas przypadku ja uważam, że tą sprawę od samego początku można było troszeczkę inaczej załatwić. Ja mam takie przekonanie. Ja będąc dyrektorem szkoły, widząc powiedzmy sobie ten problem, starałbym się pana zaprosić, porozmawiać, wyjaśnić. To można było zrobić. I tutaj moim zdaniem jest błąd ewidentny po stronie dyrektora, bo można było to zrobić. Druga sprawa, plany lekcji zmieniają się w trakcie roku szkolnego z bardzo dużych przyczyn. Ja będąc dyrektorem, widząc jak ta sprawa na przykład tam rośnie, tak, też postarałbym się jakoś to jednak zweryfikować ten plan, bo można się przede wszystkim trzeba spróbować się nad tym pochylić, tak? Spróbować tą sprawę rozwiązać na poziomie samej szkoły. Ja bym też wolał, żeby to nie dotyczyło na zewnątrz, żebyście państwo musieli tutaj przychodzić i tak dalej, i tak dalej. Może dobrze się stało, że państwo wszyscy, pan burmistrz rozumiem, że będzie rozmawiał z panem dyrektorem, pan przewodniczący też, może należy go skłonić do tego, żeby trochę to zweryfikował. A przede wszystkim, najważniejsza sprawa, jeżeli nie ma bezpośredniego kontaktu między rodzicem a dyrektorem, tak, on powinien nastąpić i powinno się pewne rzeczy wyjaśnić. Ja na miejscu dyrektora bym tą sprawę załatwił już gdzieś tam na poziomie września. Tak? Natomiast docelowo, faktycznie idealnie by było, gdyby tych zajęć w szkole nie było. Zobaczymy, czy faktycznie nowy rząd podejmie decyzję o zmniejszeniu wymiaru lekcji religii. Ja bym też oczekiwał, że zmniejszony zostanie obniżony wiek, kiedy to dzieci same powinny podejmować decyzję, czy chcą, czy nie chcą. I moim zdaniem taki wiek, powiedzmy, zobrałby inaczej ustalić na poziomie religii w szkole.
to już te dzieci samodzielnie podejmują tę decyzję. Dobrze, my nie jesteśmy w stanie zrobić. Musi być pełnoletni, bo to wyjście ze szkoły, przyjście do szkoły odpowiada, także tutaj to to nie przejdzie. No to trzeba to w takim razie usunąć te zajęcia ze szkoły i tyle. Tak jest, mówię o tym cały czas. Chociaż ograniczyć, tak? Bo to też przyjąć jeszcze oszczędność pieniędzy, po drugie te szkoły by się trochę odkorkowały. Jest taka procedura, że faktycznie można wystąpić, dogadać się. Nawet jedno. A jeżeli pani pozwoli, to ja jeszcze dokończę, tak? My mówimy, że o pewnych możliwościach, które nastąpią. Tylko że w tym konkretnym pana przypadku, moim zdaniem, tą sprawę na poziomie szkoły w troszeczkę inny sposób. Ja rozumiem pana rozgoryczenie, rozczarowanie, też bym się wkurzył. Tak? Jakbym dostał taką, jeżeli pani pozwoli, to ja odpowiem, tak? Ja już powiedziałem, że plany lekcyjne zmieniają się w trakcie roku szkolnego. I cały czas taka możliwość pewnie tam istnieje. Tylko trzeba się nad tym po prostu uczyć. I jakby kończąc ten wątek, życzyłbym sobie, żeby ta sprawa była zaostrzona. Tak? I mam nadzieję, że to się stanie. I też bym zalecał dyrektorom, żeby trochę bardziej otwarty kontakt, tak, z rodzicami. Zaprowadzi dyrektorzy też. Ja rozumiem, że są godziny konsultacji, to jest święto, wtedy dyrektor powinien być. Powinien być taki dzień przyjmowania interesantów wyznaczony w godzinach, powiedzmy takich, które są dostosowane dla osób, które pracują. Powinno być to ten taki termin święty, że każdy będzie mógł przyjść. Poza tym są wywiadówki, kiedy ten dyrektor jest w szkole, są też konsultacje tego dnia najczęściej, powinien przyjść. Ja państwu tylko powiem, jak to jest rozwiązane u mnie. U mnie dyrektor bardzo, powiedzmy sobie, chyba sensownie rozwiązał tą sprawę na początku. Musieliśmy jakby przedstawić tą ofertę, jaką dysponuje szkoła. Rozmawialiśmy też o możliwości, powiedzmy sobie, podjęcia zajęć dodatkowych z wychowania do życia w rodzinie, ale również lekcji religii. I bardzo dużej dbałości jakby o anonimowość, o pewien rodzaj komfort również rodziców. Mieliśmy konkretne zalecenie, że podczas tych pierwszych zajęć możemy, bo tam trzeba wypełnić pewien dokument, tak? Bo to proszę też zrozumieć, że to co za tym idą pieniądze, my musimy wpisać to jakoś do dziennika, to rozliczyć obecność, frekwencję. Jest taka, powiedzmy sobie, biurokracja, która musi być. Ale żeby ten kontakt, żeby rodzic nie czuł się niekomfortowo, gdzieś z boku leżały sobie, powiedzmy, te deklaracje i rodzic w każdej chwili mógł je po prostu wziąć. Ja się nikogo nie pytałem, czy chce, czy nie chce. Na samym początku powiedziałem, że dla mnie to jest też sprawa troszeczkę taka dyskomfortowa, bo ja muszę wnikać w pewien sposób w jakiś światopogląd tych rodziców. Czuję, że oni też mogą być niekomfortowo się czuć. Powiedziałem, że dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, czy to dziecko w mojej klasie ono chodzi na religię, czy też nie. Ono w żaden sposób nie będzie represjonowane, czy traktowane inaczej. Zapewniłem, że dyrektor szkoły i mojej szkoły ma naprawdę wiele innych ważniejszych rzeczy na głowie, niż wnikanie w to, czy dziecko chodzi na religię, czy też nie chodzi na religię. Ja bym jeszcze zrobił zajęcia międzyoddziałowe, gdzie tych zajęć, tych dzieci jest bardzo mało. Ja bym je po prostu postarał się wrzucić w jedną klasę, żeby powiedzmy sobie te oszczędności były. Ja też się czuję niekomfortowo jako nauczyciel. Że ja mam grupę 24-osobową dzieci i te dzieci się wrzuca jako jedną grupę na przykład na język angielski. Tak? A z kolei obok sali ma katecheta, który ma na przykład 6 osób językowych. Tak? I on dostaje te same pieniądze za godzinę, ja dostaję te same pieniądze za godzinę. Ja w czasie strajku nauczyciela cały czas spędziłem razem z nauczycielami, a katecheci przychodzili, po prostu zarabiali pieniądze w tym czasie, tak? Więc ja mam też pewien żal do katechetów i to mnie wkurzy, tak? Że myśmy występowali w obronie interesów wszystkich nauczycieli, a katecheci nie, przychodzili na egzaminy i tak dalej, zarabiali pieniądze, tak? Więc ja tu widzę po prostu, tak, ja widzę tutaj, bo państwo wiecie tak, ja jestem człowiekiem jakby też z różnych stron tej barykady, tak? Ale widzę też, że to jest nie do końca tak, jak być powinno. Ja też się nie zgodzę z moimi przedmówcami, bo to nie jest tak, że wszyscy są tacy, nie? I są nauczyciele, którzy no niestety, szkoła powinna być wolna od polityki, szkoła powinna być wolna, oddzielona od kościoła. Natomiast część nauczycieli, niestety z przeprosią muszę to stwierdzić, no prowadzi czasami, wypowiada swoje poglądy polityczne, co mnie denerwuje. Czasami właśnie są te różne akcje, święte aniołki i tak dalej, i ja też się czuję, że te dzieci sami mogą się czuć niekomfortowo, tak? Natomiast jeszcze całkiem do niedawna, no było ewidentnie, jakby powiedzmy sobie, takie naciski, że
na przykład ten element kultury anglosaskiej związany z Halloween i tak dalej był podwórnie wyblokowany, żeby tych elementów, powiedzmy sobie, nie pokazywać. Czasami tak się zdarzało, tak? I moje zdanie to było bardzo niedobrze. Ja Państwa rozumiem. Na sam koniec liczę na to, że tą sprawę uda się rozwiązać, bo ja na miejscu dyrektora raczej bym dążył do tego, żeby to, ten konflikt, który jest, wygasić, tak? I żeby, miejmy nadzieję, że wszyscy byli zadowoleni. Natomiast Państwu powiem, że my oddolnie, jako gmina miejska Równia Roga prowadzący tych szkół, nie jesteśmy w stanie zapewnić, żeby wszystkie dzieci, które nie chodzą na religię, żeby miały, powiedzmy sobie, pierwsze czy ostatnie, bo to jest technicznie niemożliwe. Musimy się powoływać na konstytucję, na cokolwiek Pani chce. Ja też mam prawo do tego, żeby pracować w normalnych warunkach, tak? Jako nauczyciel, dyrektor i tak ma kwadratową głowę, żeby to wszystko uregulować. Ja oczekuję od Państwa na poziomie centralnym, że rozwiąże ten problem. W takich sprawach jak Pana, faktycznie, czasami niektóre rzeczy my możemy załatwić i to powinno być załatwione, tak? Natomiast jest taki, powiedzmy, świat idealny, który jest przedstawiony w ustawie zasadniczej, że my czasami jednak nie jesteśmy w stanie do tego powiedzmy, nawet się zbliżyć, na przykład oczywiście uwagę. I to... Dziękuję Leszku. Kolega zwrócił uwagę, z którą wszyscy pewnie jesteśmy zgodni co do tego, że religia powinna być w ustawach katechetycznych przy kościołach. Kiedyś tak było. No tak. Wszyscy tutaj, a te 70-80 tak było. Chodziliśmy za moich czasów kościele też było lekcji religii w szkole, pomimo że nie jestem w jakimś podeszłym wieku. No ale to była komuna, nie? Na religię. To była wtedy komuna, to wtedy chodzili do kościoła. Już tutaj dał ci nie odmówić. Dziękuję Ci bardzo, proszę, że mnie ja wiem, że będziesz mi przypominać. Ja nie widziałem makijażu. Ale wszyscy jesteśmy tego samego zdania, że katecheza powinna wchodzić do religii. Ja pamiętam takie zajęcia bardzo radosne, gdzie nawet uczyłam się grać na gitarze jako dziecko podczas tych zajęć, które się odbywało przy kościele. Oczywiście nie. Nie mamy na to wpływu, natomiast wielokrotnie powracaliśmy do tego tematu przy każdym omawianiu tego problemu, że my tak to widzimy. Jak to będzie wyglądało, to już nie jest zależne od nas, ale rzeczywiście wszystkich życzeniem, nie tylko pedagogów, rodziców, nas, obywateli, coś jest na rzeczy. Byłoby, aby ta religia, lekcja wróciła właśnie do kościoła. Kościół taką infrastrukturą. Taką infrastrukturę odpowiednią do przeprowadzenia ma, posiada. Tak, więc przez 8 lat to ładne, kto to wyszło. Kiedyś przyjdzie taki dzień, że po prostu te zajęcia wrócą tam, gdzie 20-30 lat temu się odbywały. Bardzo proszę Pani Katarzynę. To, co tutaj Panu powiedziała Pani, to jest bardzo ważne, ale to wymaga zmiany umowy bilateralnej między Polską a Watykanem. No, jest niemożliwe na razie. Ba, nawet zmiany są to nawet... Pani tak uważa, że to jest teraz niemożliwe. Myślę, że to jest możliwe, ale to no a czemu nie? A z rządem PiS-em to było PiS-em. Ale ja nie oczekuję, nie wierzę, że oni to zrobią. A moim zdaniem kontrola jest szczęśliwy dla Państwa, polskie kości, niekorzystny dla Państwa. A do zrobienia jest trzy rzeczy, które my możemy zrobić. My możemy żyć bez konkordatu, poradzimy sobie. Nie ma konkordatu, nie można... 248, tak? I nawet z tego dzisiejszego rozporządzenia. Trzy rzeczy możemy zrobić, które dużo zmienią. Nawet bez Konfederacji przegłosowałem to. Nawet bez Konfederacji. Dziękuję bardzo. Chyba, że się ktoś poczuje bardzo religijnie. Rozmawiać o tym, co mogłoby być, na co nie mamy wpływu. Nie, to właśnie po to, na to mamy wpływ. Jeżeli nie można układać planu zajęć z religią od razu tam ustawioną. Nawet się układa plan zajęć z zajęciami obowiązkowymi. Ponieważ to jest artykuł 70 Konstytucji. Nauka jest obowiązkowa, religia nie jest obowiązkowa. No właśnie, no właśnie. Tu jasno na... Tu czarno na białym widać, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne w szkole. A obowiązkiem jest, aby lekcja fizyki się odbyła, więc na wstępie dyrektor musi tak zaplanować plan lekcji, aby te zajęcia były wpisane. I dopiero później, jak są okienka,
Dopiero potem patrzymy, gdzie jest wyrzucana lekcja bez wytrenowania fizycznego. Tak, tylko że jednak błagistów mamy pani Katarzyna więcej. Jest trochę. Niż nauczycieli przedmiotowych na przykład. I tu też chyba wszyscy... Szóste. Szóste jest bardzo dużo WF-istów. Tak, ja też będę dokładnie. A ja to mam przyjemność. Ja się będę streszczać. Co to za fason artystyczny? Nie zapisywać ogólnie wszystkich dzieci na religię. Poczekać na to. Nigdzie nie ma ogólnego zapisania. To jest realizowane, tak? Są realizowane zajęcia, jeśli co najmniej 7 dzieci zgłoszą chęć uczestniczenia w lekcjach religii. Nie jest to tak, że jest odgórnie, natomiast gdzieś tam plana, dyrektor zakłada, że może się tak zdarzyć, z racji tego, że te plany już są tworzone wcześniej. To nie jest tak, to nie jest tak, że zaczynamy 1 września i wtedy dyrektor siedzi do 23, czy któryś, czy będzie miał, czy nie, także to już